Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jakie czereśnie, ja pierdzielę. Rosalinda. Żywy. Mój prywatny, żywy. Abyście widzieli, jakie w sypialni są. Brzydkie. Dzień dobry, witamy was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja i Bazyl i nasz ulubiony regionalny serek wiejski. My obaj kochamy, nie? Ja i ty. Mama, ja znowu golizna jestem. Tak? Mama pokaże, co robimy, okej? Okay? Zmieniamy pościel na świeżą i mówiłam wam, że Laurka ma bardzo dużo rzeczy. Zobaczcie, przygotowałam pełne 3 reklamówy, no to jest reklamowa wielka, rzeczy dla Laurki. I muszę tu zrobić ogromną burzę mózgów i powybierać rzeczy nad morze i rzeczy do Turcji. Ja wam mówiłam, że ja mam tyle ubranek, że jestem w stanie spakować się na 2 wyjazdy bez żadnego problemu. Co ty tam tak patrzysz? A ku. Mama, nie przeszkadzaj. Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie. Życzę wam miłego dnia. O matko! A ku. Mama robi jak kuku, a ty nie. Gdzie ty tam tak patrzysz? Rysiu! A ku. Lysiu fajniejszy. Dobra, mama. Widzowie, kocham was. 2 ogromne pęczki zielonych szparagów, ale dzisiaj na obiad nie będą, tylko jutro i pojutrze. No musimy wykorzystać. Kochamy, uwielbiamy, a zaraz jest koniec szparagów chyba, nie? Dobrze mówię, nie? Dziś Laurka ma znowu truskawki, malinki i okazało się, że jeszcze jest kawałek banana. Uwielbia. Bazyl, ja mam opalony serdel. Wiesz? Zobacz. Jaki pomętny Bazyl. Byliśmy się szczotkować, powiedz, nie? Zobaczcie, że jaki grzbiecik wyczesany. Kiedyś też wam opowiadałam, że właśnie wszystkie 3 dachowce, Rysiu, Malwinka i Mir, im włosy to wypadają po prostu jak... Zemdlał. Zemdlałeś. O Boże, Rysiu, uderzyłeś główką w aparat, o matko, Rysiu. Ta hono tu, a ty leżysz, ej. Rysiu, ty też lecisz na moje opalone serdle? Ryszard, ty draniu. Co ja chciałam o tych włosach, o tej sierści. Im włosy wypadają w minimalnej ilości, a na przykład Bazyl nadrabia ich wszystkich. A teraz bardzo szybkie zakupy ze strony Minty Shop. Bo były promki, a potrzebowałam paru rzeczy. I dali mi jedną krówkę, ale może to i lepiej. Bo i tak nie mam ochoty. I tak. Klasyka gatunku to jest na wyjazd, zawsze od kilku lat już biorę na wyjazd zawsze to samo i z tej samej firmy, Aloes 99%, firma Holika, jest zapakowany, także ja już go nawet nie rozwijam, bo to nie ma sensu. Teraz bardzo dużo firm wypuszcza Aloes, już jest ogromny wybór, ja się uparłam, od kilku lat stosuję zawsze ten sam, to możecie na włosy właśnie, jak jesteście na wakacjach, żeby wam trochę odżywiło, na wszystko, nawet laurkę będziemy mogli sobie tym posmarować, także super sprawa. Mamy 2 gąbeczki blendy, ty zobaczcie jaka ładna! Śliczna, ta taka zwykła. Były promocje na nie, bo one kosztują po 30 parę złotych i było chyba minus 50. Ja postaram się do rzeczy, które tu wam pokazuję, wrzucić linki w informacji pod filmem. Jak zapomnę, to proszę mi napisać w komentarzu, Karol, żeś zapomniała, wrzuć. To może najpierw to. To jest róż z firmy Milani. I to jest wersja mniejsza, bo to jest niby ta wersja, znaczy niby, no to jest wersja podróżna. On występuje jeszcze w większym opakowaniu i jest dużo droższy, bo on ogólnie jest drogi. Ta mała wersja kosztowała 20 parę złotych i to jest taki piękny, słuchajcie, brzoskwiniowy. On się tak ładnie opalizuje. I rzeczywiście on jest śliczny, do opalonej skóry. W kamerze to gówno co widać. Tu machnęłam trochę na ręku, ale sobie mogę sama pomachać do siebie. Nie zobaczycie tego odcienia, ale jest naprawdę śliczny. I ta wersja podróżna w zupełności mi starczy. Chyba nigdy w życiu naprawdę nie zużyłam różu do policzków, także on by mógł nawet występować w takiej normalnej wersji. On występuje w jeszcze większej. Zobaczcie, jakie to jest wyczesane przeze mnie. Wow. I to jest, słuchajcie, L'Oreal, to jest stare opakowanie i to jest numer 116. Tutaj jest z tyłu kolor, ale to jest takie małe, że ja nie wiem, czy tu kamera będzie łapała, nie chce mi się tu bawić w to. I to jest L'Oreal 116 i to jest właśnie to, co w większości, 90% przypadkach występuje cały czas na moich ustach.
A teraz obiad, trochę ryżu. To taki spontan, wiecie? To nawet tak w sumie niespecjalnie wygląda, ale już objaśniam. Ze 4 pieczarki, trochę cebuli, ząbek czosnku, pół piersi z kurczaka, puszka ciemnej fasoli, troszkę koncentratu pomidorowego. Doprawiłam to w stylu meksykańskim i dałam do tego jeszcze paprykę grillowaną. Tego słoika dosyć sporo ubyło jalapeno i mamy placki tortilli. Ten ryż jeszcze dochodzi i to wymieszam z tym i to w sumie będzie takie ala, można powiedzieć, burrito. A teraz... te balony. A teraz robimy głosowanie i Laurka ma 10 strojów kąpielowych, to znaczy jest 11. Jeszcze jest jeden, który Paula kupiła w takiej wisienki, ale nie wiem, gdzie on jest, jest tu gdzieś w tych torbach i robimy głosowanie, który strój według was jest najpiękniejszy. To, że ja jestem szalona, to jest jedno, ale najbardziej szalona jest właśnie nasza babcia internetowa, pani Tereska i to jest wszystko od niej, słuchajcie. Także jedziemy po kolei. Wszystkie w ogóle stroje kąpielowe mają ochronę 50 i jedziemy. Kandydat numer 1, kandydat numer 2, kandydat numer 3, o którym może trochę powiemy więcej, bo nie będzie miał takich względów. On jest tutaj taką niteczką złotą przeciągnięty, że tak powiem, i ma z tyłu 3 kokardy. Na żywo wygląda dużo ładniej, także 3. Kandydat numer 4 też ma piękną kokardę. Kandydat numer 5, 6, syrenka. I ta syrenka wygląda z tyłu tak samo jak ta syrenka. Zobaczcie, 6. Kandydat numer 7, kandydat numer 8, kandydat numer 9 z majciuszkami i kandydat numer 10. I jeszcze powinien być ten 11 wisienki od Pauli. Jakbyście się mnie zapytali, który, to o mój ty Boże jedyny. No na przykład Mir wybrał numer 1. Czy wy też wybieracie ten sam, który wybrał Mir? Ja mam taki dylematos. Mi się najbardziej podoba ten. I chyba ten, na którym Mir leży. Chociaż ten na żywo, mówię wam, on też bardzo ładnie wygląda. Matko, nie wiem, ja chyba ten. Wiecie, ta syrena. Chyba ta syrena. Pamiętacie, jak wam pokazywałam, że czekamy na kwiata? Jezu, ile to już ze 2 tygodnie, nie możemy się doczekać. Targnęłam sobie z tym wszystkim do góry, bo tutaj ze spokojem to będę wszystko robiła. Ja nie potrafię tego ogarnąć, to jest za dużo, powiem wam. Jeden wyjazd to jeszcze okej, ale 2 to mnie jakoś przeraża, nie wiem, dobra. Wszystko pakuję ogólnie tutaj u góry i drzwi do sypialni, bo tutaj będzie sypialnia nasza, są pozamykane. I drzwi są pozamykane na 8 spustów. Zaraz się odwrócę, żeby było lepsze światło. Patrzę teraz na kompa, bo dostałam maila. Ostatnio zamawiałam buty z CCC, nie? I teraz dostałam maila, że co sądzisz o ostatnich zakupach CCC, nie? I mam ochotę odpisać, że wszystko fajnie, wszystko zarobiliście, buty wygodne, ale kuźwa po ciąży gira mi urosła. Ale fajnie zawiewa, bo mówiłam wam o tym, że jeszcze klima nie jest zamontowana, a tu bez klimatyzacji teraz jak wejdę i nie otworzę okien, to mogę umierać. Może trochę przymknę, żeby był mniejszy podmuch, bo tu mogą być znowu szumy i cuda na kiju. Ależ to. Już trudno, co będzie, to będzie. Teraz chcę się odnieść do tego, dlaczego wszystko pakuję tutaj u góry i dlaczego wszystko jest pozamykane, żeby koty nie mogły tutaj wejść, bo to chodzi o koty. Kiedyś jak wyjeżdżaliśmy na Dominikanie byliśmy 2 razy. Nie wiem, czy to nie było za pierwszym razem, jak wróciliśmy z Dominikany. Ja byłam chyba wtedy taka chora, to było chyba wtedy, mi się wydaje. Wróciliśmy. Walizki były w salonie na dole, były pootwierane, wiecie, rozłożone tak jak teraz tutaj leżą. Wszystko było powyciągane, tylko tam były jakieś, wiecie, folijki jakieś papierki, coś takiego. Wszystkie rzeczy ogólnie dzięki ci pani jedyne, że były wyjęte. Wtedy, w tamtym momencie, gdy to się wydarzyło, mi się wydaje, że ja wam o tym mówiłam, ale przypomnę wam teraz, jakie moje koty potrafią być wredne. Nas wtedy chyba nie było 2 tygodnie, Paula siedziała z naszymi kotami, także mieli opiekę fest. Przynajmniej nam się wydawało, że opiekunka jest fest. Moje koty jednak sądziły inaczej. Nie, żartuję teraz. Chodzi o to, że z tej zazdrości, że nas wtedy tyle czasu nie było, no jakim prawem państwo mogli wyjechać z domu i to jeszcze na tak długo, zostawiając ich z kimś, kogo bardzo dobrze znają, sobie wyjechali wczasować się, a oni w domu zostali. Na 1000000% jesteśmy pewni, że to był albo Bazyl, albo Milik, bo było po prostu naszczane do walizki. Dzięki Bogu do jednej walizki. I to było jeszcze tak, wiecie co? No teraz wam opowiem, no może takie, nie wiem, mało interesujące i może kogoś to obrzydzać, ale dobra. Ten mocz, że tak powiem, no bo niestety perfumy to nie były, był tak zrobiony, że on się trochę zatrzymał na tych foliach, które tam leżały. I walizki w efekcie, znaczy jedna walizka w efekcie nie ucierpiała jakoś strasznie. Jednak ja kiedyś już miałam taką sytuację, że miałam taką torbę na kółkach. To
był chyba czas, gdzie mieliśmy tylko bazyla. I on wtedy nalał nam do tej, on był malutki, on był młodziutki, on wtedy naszczał nam do tej torby. I pamiętam, że słuchajcie, ja ją nawet wyprałam. Mimo, że tej torby nie można było prać, ona się nie rozkleiła, nic się z nią nie zrobiło. Taka, nie taka sztywna, nie? Takiej sztywnej nie wsadziła do bębna. Chociaż z moimi możliwościami, to może bym taką wsadziła. Ja pamiętam, że ja na wszystkie strony, ja ją wietrzyłam, prałam ją kilka razy. Różnymi rzeczami ją psikałam, kupowałam jakieś rzeczy i ni cholery tej torby się nie udało uratować. I doskonale wiedzą, że tutaj już się coś dzieje, bo widzieli te walizki i zostali wyproszeni. Także dla naszego bezpieczeństwa i tego, żeby w ostatniej chwili nie rzucać mięsem na wszystkie strony, że przed samym wyjazdem wszystko spakowane i nagle okazuje się, że jednak ktoś zdecydował się zrobić nam na złość. Wyobrażacie to sobie? Pomyślałam sobie o tym przez chwilę, jak wszystko jest spakowane, a tu nagle się okazuje, że na jedną część je znalazł. Ja nie, dobra, w ogóle. Wtedy to bym eksplodowała. Wtedy to... Jezus. Nawet nie myślę. Także w dniu dzisiejszym macie taką ekscytującą historię na temat moczu naszych kotów. Wspomniała mi się jeszcze jedna sytuacja odnośnie Dominikany na temat mojego zdrowia, jak wtedy wróciliśmy. Ja, jak wróciłam, to było tak, to było za pierwszym razem. Oni wtedy nalali w te torby i ja wtedy byłam taka chora. Na takie europejskie wakacje tego nie robimy, bo się nie boimy, ale na takie dalsze właśnie, od tej pierwszej Dominikany robimy to zawsze. Także jeżeli ktoś o tym nie wie i wydaje wam się, że jesteście odporni na różnego rodzaju bakterie i nic wam nie grozi, to do tego czasu, aż właśnie mnie takie coś spotkało i ku przestrodze mogę wam od razu powiedzieć, jak wróciliśmy z Dominikany, słuchajcie, ja przez 30 dni, ja myślałam, że umieram, ja przez 30 dni miałam gorączkę. Jezus, ja taka chora, ja nigdy w życiu nie byłam, słuchajcie, nikt nie wiedział, co mi jest, mnie badali na wszystkie strony, myśleli, że mam jakieś choroby zakaźne, bo przywoziłam z tej Dominikany, że jakąś malarię, ja pierdzielę. Naprawdę, przez 30 dni mieć kuźwa gorączkę, wyobrażacie to sobie, non-stop, ja non-stop chodziłam na gorączce, 38, non-stop, ja chodziłam jak śmierć. A to była taka błahostka. Ja chodziłam od lekarza do lekarza, nikt nie wiedział, co mi jest, mi robili różne rzeczy i wtedy ogólnie stała się jeszcze, teraz zmienię temat, stała się jeszcze jedna rzecz, którą odkrył mi pan, który mnie w efekcie wyleczył, odkrył mi naczyniaka na wątrobie i właśnie teraz mi się przypomniało, że rok temu byłam kontrolować go i muszę jechać go skontrolować, bo już dawno nie byłam, także muszę jechać jeszcze zobaczyć, co tam z tym moim naczyniakiem, czy przypadkiem nie urósł i tak dalej. Siedzicie wszyscy, płyniemy do brzegu. Poszłam do tego lekarza, on był właśnie od chorób zakaźnych, bo już mówię wam, cudowali jak, nie wiem, już nikt nie wiedział, co mi jest, poważnie. Faszerowali mi antybiotykami, co okazało się w ogóle bez sensu, przez 2 tygodnie, one mi nic totalnie nie pomagały i ten pan stwierdził, że ja mam rozwaloną całkowicie florę bakteryjną i potrzebuję probiotyków. Dał mi takie końskie dawki probiotyków i ja je jadłam przez 2 tygodnie. Nie pamiętam, jak to było, ale bardzo szybko, 2 czy 3 dni, ja już nie miałam gorączki. Miałam naprawdę końskie dawki probiotyków rano, południe i wieczór. I właśnie ten lekarz wtedy polecił mi i za każdym razem, jak jedziemy właśnie, byliśmy później na Dominikanie 2 razy, byliśmy w Tajlandii znowu, w Singapurze, to wtedy na takie dalsze wakacje pan doktor mi polecił, biorę to i rzeczywiście, słuchajcie, od tamtej pory tfu tfu, nie byłam już ani razu chora. Wtedy zawsze idę do apteki i poproszę panią o jakiś probiotyk, nie wiem, pani mi zawsze w aptece coś doradzi i 3 dni przed, przez calutki pobyt jak jesteście, bierzecie po jednej tabletce i 3 dni po jak wracacie. Ale nawet gdyby kogoś dopadło właśnie po powrocie takie coś, to kupcie sobie probiotyk, może wam też właśnie od razu pomoże, także takie niby nic, ale od tamtej pory jak takie wiecie, pozaeuropejskie, to polecam wam probiotyk. 3 dni przed, przez calutki pobyt kupcie sobie tabletki, żeby mieć po jednej dziennie i jak wracacie 3 dni po i powinno być ok. No wiadomo, no może nie na wszystkich wszystko działa, ale przeżyłam takową rzecz, więc polecam uważać. Halo? Mama? Być mama? I ktoś wczoraj, znaczy kilka osób wczoraj wyłapało, że Laurka na filmie powiedziała mama i rzeczywiście, wiecie co, ja to usłyszałam dopiero w momencie, gdy edytowałam film, bo tak jak, wiecie, ja tu gadałam w tym czasie, to ja nie usłyszałam, że ona powiedziała mama, serio. I dzisiaj też już było kilka razy mama i chciałam nagrać i nie mogę, bo wtedy nie ma. O Boże, dziecko się wyrywa, tak? Mama, mama, co te balony tam jeszcze robią? Jaki szok, zobaczcie. Mama, no przecież to trzeba ściągnąć, mama. Mama, 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 pokaż zęby. O, mama. Jak ja rozmawiam z widzami, to ty się nie wtrącaj. Dobra, Laurka zostaje chwilę w swoim żywiole. Przed chwilą cieszyła się do swoich zabawek. Tak? Cieszyłaś się do swoich zabawek? A mama idzie podłogę umyć, dobra? O, mama, zobacz, co ja robię. Matko, body ci się odpięło, pampers na wierzchu. Mama, no jak ty mnie ubrałaś, no mama, przestań.
No jaka radość. Zjedliśmy sobie wrapiki, wszystko, cytuś, glancuś i coś mnie tknęło. I zabuszowałam w koszu, mówię, a sprawdzę sobie jeszcze skład tego, nie? No ogólnie sywkiła mogiła, straszny skład, tak naprawdę. Smakowo to się nawet broniło, to było dobre, powiem wam szczerze, ale skład tragedia, nie? I coś mnie kuźba tknęło, żeby sobie tak obejrzeć to opakowanie z przodu. I jak patrzę, data ważności, słuchajcie tego, mamy 2021, 12 sierpień 2020. Tutaj, widzicie? Widzicie. Jak filmów nie będzie, to będziecie wiedzieli czemu. Ani nie były twarde, ani nie śmierdziały, ani nie spleśniały. Skład robi swoje. Dopiero teraz zaczyna mi się robić niedobrze. Często tak jest, że podświadomość działa, że gdy o czymś nie wiemy, to jest wszystko okej, ale nagle gdy się dowiemy, to o kurczę, jak mnie zaczyna coś boleć nagle, bo mam ranę, nie? A jak nie widziałam, że mam ranę, to mnie nie bolało. Mi się trochę dziwnie robi. Znaczy tu, na żołądku. Jeszcze tu u góry nie. Nie dochodzi mi. No teraz mi śmierdzi. No, kuźwa, teraz mi śmierdzi już. Jeżeli macie ochotę i odwagę napisać, co zjedliście po terminie i jak bardzo po terminie, to piszcie, może mi będzie jeszcze bardziej niedobrze. Ej, ale pamiętacie, ja kiedyś, no nie wiem, niedawno mówiłam wam o sytuacji z Dawidem. Mieliśmy chleb z Biedronki, już w sumie to nieważne skąd, ale był z Biedronki akurat. I skład jest naprawdę dobry tego chleba. Krótki, zwięzły na temat, tam kilka składników dosłownie i bardzo dobry jest ten chleb. I słuchajcie, my, no taki kawałek był tego chleba gdzieś, on jest krojony ogólnie. I on był tam schowany, no nie będę wam teraz pokazywać gdzie, po prostu tam w półce był schowany. I zapomnieliśmy o nim. I uwierzycie w to, że on leżał prawie za 2 tygodnie i jemu kuźwa totalnie nic nie było. On był jak nowo narodzony ze sklepu. Coś o naturalnym składzie powinno się teoretycznie zepsuć dużo szybciej, prawda? A on leżał naprawdę prawie 2 tygodnie, no nie całe. Prawie 2 tygodnie kuźwa nic. On był normalnie, no funkielnówka nieśmigany, nawet sztywny nie był. I właśnie wtedy Dawid zwątpił. Czy dobry skład, to rzeczywiście jest dobry skład, nie? Czy my to przeżyjemy, Bazyl? Ciężko to widzisz. Jeszcze Rysiu przyszedł do analizy, tak? Ryszard, smutno mi. Jeżeli jutro nie będzie filmu, to dlatego, że będzie pojutrze. Ale jeszcze nie ze względów zatruciowych, tylko po prostu jutro nagrywam i jest szansa, że nie będę miała czasu go wyedytować, dlatego będzie pojutrze. A jeżeli filmów nie będzie dłużej, to znaczy, że się zatruliśmy. No dobra, to w dzisiejszym dniu, tak jak zawsze, proszę o pozostawienie kciukaska do góry. Jeżeli macie ochotę, to subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć. Szczachni się, Bazyl. Szczyni, nie? Teraz szczyni. O, się zdziwił. No trudno, Bazyl. Będziemy razem chodzili do kuwety.